Witajcie na kanale Sławek Enduro Vlog. Oponka zrobiona, oponka wymieniona już jest. Pirelli już niestety poszła, trochę się zdarła. Trochę poździerana jest. To już jest do wymiany. To już jest śmieć. A dętka. Zawór jest dętny. Zawór przeżył. Nie wiem, jak on wypadł. Nawet tutaj nie złamany. Tak jakby nakrętka wypadła z niego. Może obróciło dętkę. I obrócił tutaj łapało. To fez przyłapana jest. Być może tu jest gdzieś dziura. Bo tu nie widać nawętu, żeby był rozwalony. Tu było pełno ziemi. Tu było pełno ziemi, stąd było tyle ziemi, że te szprychy są luźne i ja na myjce tutaj myłem i tam powpadało ziemi. Dlatego teraz nie mogę na myjce myć, póki tych szprych nie załatwię. To trzeba dać do centrowania i to zrobić. Tu jeszcze muszę tym benzyną ekstrakcyjną to śliskie zmyć. Zmyć tą pastę. Zmyć tą pastę tą zimką. Zakładam tarczę, tę maskę. Te śrubki wyczyszczę w benzynce, no to biorę. No, koło założone, trzyma dobrze, łańcuch muszę umyć jednak, Maxxis, jaka ładna. No, to robię łańcuch i może się kadnę jeszcze dzisiaj, no. To na razie. Jaką gumę? Dobra. Dobra guma. Jeszcze kawałek, spuszczę powietrze, bo teraz jest dwa bary. I się ułożyła. I się gumka ułożyła ładnie, maksiska. Fajna gumka, odszynka. Wielki szymek. I dzięki Sebastian za zrobienie gumy. Za naprawienie gumy. No to jedzie. Ah!
inaczej, on się ułoży, będę mógł spuścić powietrze. Zerwałem się. Silny. O, nie dziwa błąka. Dobra jest. Dobra, pójdź tam. Ocierana tylko już. Czas spuścić powietrze. Spuszczamy powietrze. Spuściłem trochę powietrza. Jedziemy do lasu. Trochę jeszcze później spuszczę, na razie niech się ułoży. Gumoleum Alamunium Pany. Hamuje nawet nieźle. Elegancka gumka. Guma z KTM-a. Była to mielonka, panu. No, to nie taka mała ta górka jest. Nieźle. Trochę mniej. Za dużo powietrza jest, dlatego. Muszę spuścić. Dlatego tak ciężko. Ciężko idzie, to nie. Jeszcze trochę powietrza, no jeszcze nie wiem. Myśmy się jeszcze ślizgę. O, teraz będzie. No i mamy polatane, maszynka ok, kółko ok, fajnie się kręci. Szponka jeszcze ciepła, ładnie rozgrzałem ją, trochę poprzycierałem, ale fajnie chodzi. Przyczyna, jaka była przyczyna, że ta dętka poszła? Taka była przyczyna, że były luźne szprychy i nawpadało tam piachu. Tam było kupa ziemi w środku na felce. I przez tą myjkę, bo ja myjką myłem, i ta ziemia wszystko tutaj razem z tą wodą wpadła. I było mało, za mało powietrza.
I trzymak chyba słabo trzymał. Chyba trzeba nowy trzymak już. No i też prychy trzeba nacentrować. Trzeba do specjalisty. Także oponka spisała się. Fajnie chodzi. Maszyna naprawiona. Można się bawić dalej. Także czekam na driverów nowych. I latamy, panie. Po górkach i dolinach. No, to trzymajka się. Do zobaczyska. Hej! Hej, hej! Trzymajka się, do zobaczyska. Hej! Hej, hej! Come with me, my Moshe Ria.